Sponsorami programu są operator sieci Plus, udostępniający aplikację Ratunek oraz LG, producent pierwszego modułowego smartfona LG G5. Lato Polsat News w ten weekend z Suwałk, proszę Państwa. A jak Suwałki, jak Suwalszczyzna, to na pewno aktywny wypoczynek nad wodą. No i trudno byłoby sobie wyobrazić taki wypoczynek, gdyby nie współpraca Ośrodka Sportu i Rekreacji z WOPR-em. I między innymi o tym teraz porozmawiamy z naszymi gośćmi. No bo trzeba jakoś te kartacze, proszę Państwa, spalić i te wszystkie smakołyki właśnie tutaj królujące na Suwalszczyźnie. Z nami Mirosław Zajko, suwalskie WOPR, i pan Waldemar Borysewicz, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Witamy, panowie. To jak się układa ta współpraca? Wzorowo? Myślę, że wzorowo. Ośrodek Sportu i Rekreacji już od wielu lat współpracuje z WOPR-em suwalskim. Ta współpraca opiera się przede wszystkim na organizowaniu takich imprez edukacyjnych, na których wskazujemy, jak się prawidłowo zachowywać na wodzie. Tak się składa, że Ośrodek Sportu i Rekreacji praktycznie nad trzema akwenami posiada swoje obiekty. Jesteśmy w tej chwili właśnie nad Zalewem Arkadia. Zajmowaliśmy się do tej pory także kąpieliskiem nad jeziorem w miejscowości Krzywej. Posiadamy swój ośrodek jeszcze w Starym Folwarku nad Wigrami. Także tutaj jest kilka miejsc, na których po prostu ta współpraca się odbywa. Oczywiście dobrze byłoby, żeby ona opierała się tylko na zasadzie edukacyjnej, żeby nie dochodziło do przypadków, które niestety się zdarzają. No ale po to jest to ćwiczenie, po to są te spotkania, żebyśmy doprowadzili do sytuacji, że wszyscy będą w sposób odpowiedni zachowywali się nad wodą. A jakie sporty wodne można uprawiać tutaj? No praktycznie tak. Na większości naszych akwenów na Suwalszczyźnie mamy strefę ciszy i tam żadne sporty motorowodne nie mogą być uprawiane. W większości to jest żeglarstwo, to jest kajakarstwo, rowery wodne i wszelkie inne ciche formy, które można uprawiać. W swoich zasobach posiadamy też sekcję żeglarską, która tutaj funkcjonuje od lat, więc nawet młodzi adepci, którzy chcą się uczyć, mogą skorzystać z tego. Wiemy, sukcesy suwalskie są znane w całej Polsce. Panie prezesie, a zdarzają się tacy, którzy chcą jednak skuterkiem popływać, czy ewentualnie jakimiś łodziami motorowymi? Zdarzają się tacy delikwenci? Jak najbardziej. No, coraz dostajemy jakieś informacje, że pływał skuter, ewentualnie jakaś łódź motorowa. No, być może ktoś nie do końca z tą pełną świadomością tego, że... A czy są kary za to? Tak jak za przekroczenie, no bo jeżeli jest zakaz, no jeżeli ten zakaz jest łamany, no to konsekwencje są w formie właśnie kar. No i tutaj rola policji, która w jakiś tam sposób pilnuje, żeby to bezpieczeństwo i ta cisza była zachowana na naszych akwenach. Do jakich zdarzeń takich niebezpiecznych najczęściej dochodzi na tych akwenach? Czyli mam na myśli to, jakie błędy popełniamy my, turyści odpoczywający nad wodą? Może takie najbardziej tragiczne w skutkach to jest spożywanie alkoholu i pływanie na łodzi bez kamizelek asekuracyjnych, bo dla przykładu wszystkie praktycznie zdarzenia, które miały miejsce w zeszłym roku i utonięcia z tym związane, to były właśnie alkohol i wypadnięcie gdzieś tam z łodzi bez kamizelek asekuracyjnych. I w każdym z tych przypadków, żeby ktoś miał tą kamizelkę na sobie, nawet jeżeli świetnie pływa, prawda? Bylibyśmy w stanie do tych osób dotrzeć. No, mamy tutaj działający numer ratunkowy nad wodą 601-100-100 i ratownicy na akwenach pełnią dyżury. Jeżeli dochodzi do takich zdarzeń, mamy taką informację, to staramy się jak najszybciej do takiej osoby dotrzeć. Pan dyrektor wspomniał o tym, że współpracujecie chociażby na tej płaszczyźnie dydaktycznej. Jak, na czym polegają te wasze wspólne spotkania i ta wasza współpraca przy nauce? Znaczy, z naszej strony przede wszystkim polega to na udostępnieniu miejsc, na których to się odbywa, czyli najczęściej jest to tutaj właśnie nad Zalewem Arkadia. Cała infrastruktura wtedy jest dostępna, udostępnienie sprzętu pływającego, udostępnienie budynków, w których można się przebrać, bo czasami takie akcje są prowadzone w zimę, tak jak i w tym roku i w zeszłym roku były pokazy właśnie ratownictwa na lodzie. I tutaj jak gdyby z naszej strony przede wszystkim ludzie, sprzęt i infrastruktura, a oprócz tutaj jak gdyby ten intelekt w to wszystko wnosi. Panie dyrektorze, wspomniał pan, że w tym roku lato nie za bardzo dopisało, jeśli chodzi o Suwałki, ale bywa, że na tej plaży, miejskiej plaży, jest mnóstwo turystów. Tak, oczywiście, to jest bardzo popularne miejsce dla suwalczan. Jest to praktycznie w centrum miasta, każdy ma blisko z każdej strony. Kąpielisko jest udostępniane, jest strzeżone. Jest to jedyne kąpielisko na terenie województwa podlaskiego, które wszystkie normy spełnia.
No i tutaj przy dobrej pogodzie potrafi być po kilka tysięcy osób, które nie zawsze tylko są zgromadzone na tym kąpielisku tutaj, ale też i dookoła. No i niestety też mamy przypadki korzystania z miejsc do kąpieli, które no, są pod zakazem. No w tej chwili mamy taką sytuację. Sinica, siła wyższa, można by powiedzieć. Tak, to jest siła ale są wyższa. Tacy, którzy próbują gdzieś tam wejść. Widzieliśmy wczoraj. Tak, to takie przypadki niestety są notowane codziennie. No, sama woda, jakość wody jest bardzo dobra i zawsze tak było. No w tym roku pewien zbieg okoliczności spowodował, że te sinice pojawiły się dokładnie praktycznie na początku wakacji. Staraliśmy się w różny sposób jak gdyby tą sytuację uporządkować poprzez spuszczenie części wody. Też szczęście, że tutaj bardzo duża ilość ptactwa opuściła tutaj nasz teren. No ale widocznie to jest coś takiego, co po prostu potrzeba czasu i na pewno niższej temperatury, którą będziemy mieli w zimę, także liczymy, że w następnym roku będzie dobrze, a niezależnie od tego mamy plany jeszcze oczyszczenia tego zalewu, bo wiele lat nie był czyszczony, więc jak gdyby zbiegły się te dwie okoliczności, myślę, że to wszystko wyjdzie na korzyść. Panie prezesie, to na koniec jeszcze zapytam, czego wam życzyć na te ostatnie tygodnie wakacji. Spokoju? No, ratownicy spokojnej wody życzą sobie jak najmniej interwencji, a jeżeli już takie będą, to żeby były, no, że tak powiem, zakończone sukcesem. I tego życzymy. Pięknie dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy to bardzo. Nasi kolejni goście w Suwałkach, proszę państwa, a my zapraszamy jutro punktualnie o 5:58. Do zobaczenia. Sponsorami programu byli operator sieci Plus, udostępniający aplikację Ratunek oraz LG, producent pierwszego modułowego smartfona LG G5.